Także dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia. Dzisiaj porozmawiamy o wizjach powojennej Polski oczami narodowców. Temat ciekawy, chociaż niezbyt często poruszany. Druga wojna światowa i klęska wrześniowa zweryfikowały programy polityczne w większości stronnictw II Rzeczpospolitej. No i nie inaczej było w przypadku narodowców. Od samego początku aktywnie zaangażowali się w konspirację zarówno cywilną, jak i tą wojskową. W ramach tej konspiracji różne nurty tworzyły różne koncepcje wizji państwa powojennego. Jakiej Polski chcieli narodowcy? Jak widzieli jej granice? Jak widzieli jej ład społeczny? Jak widzieli cały ustrój, cały charakter ładu międzynarodowego, który miał się wyłonić po wojnie? Jakie wizje snuły Narodowe Siły Zbrojne, Organizacja Polska, Konspiracyjne Stronnictwo Narodowe? Na te i wiele innych pytań odpowie nasz dzisiejszy gość, a jest nim pan dr Rafał Zgorzelski, historyk związany z Ruchem Narodowym. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa, zarówno osoby uczestniczące w tym spotkaniu w przestrzeni lokalu, jak i internautów. Dobrze, ja już pozwolę sobie usiąść i będę zadawał pytania. Na początek te pytania będą takie obszerne, pozwalające na swobodną wypowiedź. Przygotowałem też doprecyzowujące. Zobaczymy, co pan doktor nam dzisiaj powie. Czy doprecyzować będzie trzeba, czy wszystkie wątki zostaną dzisiaj poruszone. Więc może przejdziemy się po ugrupowaniach, czy po różnych nurtach ideowych przedwojennego ruchu narodowego. I zacznijmy oczywiście od ugrupowania największego, czyli od Stronnictwa Narodowego i jego konspiracyjnych emanacji. Tak? Jak prezentowały się wizje tego ugrupowania, tego środowiska, jakiej Polski chcieli przedwojenni endecy, tak, związani ze Stronnictwem Narodowym? Co odróżniało te wizje snute w czasie wojny od ich programu politycznego przedwojennego? Tak? Czyli jak wojna zweryfikowała te koncepcje, a co być może było wspólne przed wojną i w trakcie wojny, tak? Oraz tu wątek ciekawy, może nawet go osobno jeszcze rozszerzymy, ale warto go zaznaczyć, czy występowały jakieś różnice między działaczami zaangażowanymi w konspirację w kraju, a z częścią stronnictwa na imigracji, które oczywiście no, działało w innych warunkach. Bardzo dziękuję za to dosyć obszerne pytanie. Postaram się oczywiście sprostać i udzielić odpowiedzi dosyć kompletnie, ale ufam, że to spotkanie dzisiejsze i rozmowa będzie też przyczynkiem do nieco szerszych rozważań, bo warto postarać sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Tutaj też się pojawiła kwestia narodowa demokracja, czy rzeczywiście Stronnictwo Narodowe i inne środowiska narodowe w czasie okupacji i po jej zakończeniu można też uznać za kontynuatorów narodowej demokracji. Czy to się coś nie zmieniło w kontekście naród i w kontekście demokracja? Natomiast wydaje mi się, że szczególnie istotną rzeczą może być, mam nadzieję, że również interesującą z punktu widzenia czy z osób, które będą oglądały, tudzież to już robią w tym momencie naszą debatę, na ile myśl polityczna i nie tylko polityczna, bo też pogląd na kwestie gospodarcze, kulturowe, ustrojowe, prawne, społeczne, wyrażany przez środowiska narodowe czasu wojny, okresu poprzedzającego wojnę, ale też czasu powojennego, straciły bądź nie na aktualności. Być może zaskoczyłem pana wywołując i stawiając ten temat w taki sposób, a postaram się tę tezę, którą podniosłem, przynajmniej w kilku obszarach obronić, przeprowadzić w taki sposób, żeby pokazać, że pewne koncepcje i kwestie podnoszone kilkadziesiąt lat temu wcale nie straciły na aktualności, na przykład w obszarze geopolityki, którą szczególnie się interesuję. Jeśli chodzi o Stronnictwo Narodowe, to przywołując dane z 1938 roku, liczyło ono około 200 tysięcy członków. Było największą formacją polityczną międzywojennej Rzeczypospolitej, ugrupowaniem o dosyć dużych wpływach, chociaż w postsanacyjnej czy w sanacyjnej rzeczywistości po zamachu majowym z 1926 roku wpływy stronnictwa były no jakby sukcesywnie ograniczane, równie na poziomie parlamentarnym, jak i też wpływy w terenie.
mimo tej dużej bazy członkowskiej udział w sprawowaniu władzy na różnych poziomach był dosyć ograniczony, a w sytuacji, kiedy, tak jak w przypadku bodajże wyborów samorządowych w Łodzi w 1937 roku, gdzie Stronnictwo Narodowe uzyskało większość, 50 mandatów w Radzie Miasta, no na 90, które były, doszło do unieważnienia tych wyborów, powtórzenia. Stronnictwo Narodowe w tych powtórzonych wyborach uzyskało dosyć pokaźną liczbę mandatów, ale było ich już tylko 40. No, o różnego rodzaju praktykach pewnie, które odbywały się w ówczesnej Polsce, można by rozmawiać długo. Ale Stronnictwo Narodowe było ugrupowaniem, które wyrosło oczywiście z nurtu endeckiego, z myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego, Zygmunta Balickiego, Romana Dmowskiego. Natomiast Stronnictwo Narodowe utworzone w 1928 roku było próbą odpowiedzi właśnie na to, co się zadziało w maju 1926 roku, ale też wyjścia do przodu, ponieważ ugrupowanie Związek Ludowo-Narodowy miało bardziej charakter parlamentarny, było współtworzone w dużej mierze przez starych endeków, bez być może większych aspiracji do poszerzania bazy społecznej i pozyskiwania wpływów w terenie. I rzeczywiście wojna, czy 1 września 1939 roku, dosyć brutalnie zweryfikował przygotowanie państwa do tego rodzaju zawodów, jak zmagania militarne, i też obnażył słabość polityki sanacyjnej. Stronnictwo Narodowe od pierwszych dni wojny zaangażowało się bardzo mocno środowiska Stronnictwa Narodowego, ludzie Stronnictwa Narodowego, ponieważ tutaj rzeczywiście, o ile był to ogromny obóz polityczny, to trzeba też pamiętać o tym, że zróżnicowanie poglądów było bardzo duże. Te zróżnicowanie poglądów prowadziło nie tylko do tarć różnego rodzaju wewnętrznych, ale też do odejść, do wolt, do różnych front i do jakby fluktuacji kadrowych. Dwa takie kluczowe środowiska, poza tym środowiskiem staroendeckim, które zostało no poniekąd wspólnie i przy zaangażowaniu Dmowskiego odsunięte od decydującego wpływu na władzę polityczną w stronnictwie, to były dwa takie kluczowe skrzydła. Jedno, no przywołam nazwisko prezesa Stronnictwa Narodowego, tego ostatniego przedwojennego, ale też czasu wojny i czasu powojnia, doktora Tadeusza Bieleckiego. I drugie środowisko, które trzeba wiązać ze sobą prezesa Stronnictwa Narodowego, ale jeszcze przed Tadeuszem Bieleckim, Kazimierza Kowalskiego i Jędrzeja Giertycha. I te dwa środowiska bardzo aktywnie ze sobą rywalizowały o wpływy, ale to też miało swoje konotacje ideowe. Dlaczego? Dlatego, bo to troszeczkę wchodząc już w programy gospodarcze i programy polityczne, to na przykład Tadeusz Bielecki, środowisko Stronnictwa Narodowego na wychodźstwie, reprezentowane przez Tadeusza Bieleckiego, Władysława Folkierskiego i Mariana Sejdę, stało na gruncie, a na pewno Tadeusz Bielecki, braku woli wchodzenia w jakiekolwiek relacje ze Związkiem Sowieckim. Zresztą Stronnictwo Narodowe na emigracji z jednej strony współtworzyło formalnie państwo polskie na wychodźstwie, czy w Radzie Narodowej był Tadeusz Bielecki stanowiący namiastkę Sejmu, Parlamentu Rzeczypospolitej na wychodźstwie. Marian Sejda był, choć nie jako przedstawiciel SN, ale jako osoba indywidualna w rządzie Władysława Sikorskiego, również ministrem, ale Stronnictwo Narodowe bardzo zdecydowanie opierało się, o ile było zainteresowane i otwarte na współpracę z innymi ugrupowaniami politycznymi, takimi nawet jak Polska Partia Socjalistyczna czy Stronnictwo Ludowe, emigracyjnymi, o tyle bardzo mocno dystansowało się od wchodzenia w jakieś głębsze relacje ze Związkiem Sowieckim i oponowało przeciwko na przykład zawarciu traktatu czy układu Sikorski-Majski. Było w opozycji de facto, czyli było w rządzie, ale było w opozycji do rządu. Natomiast później już z biegiem czasu wojny, no, środowisko Kazimierza Kowalskiego czy Jędrzeja Giertycha, był jeszcze Wacław Olszański, na emigracji w Paryżu ukazywały się Horyzonty,
no oni jakby bardziej odwołując się do w ich ocenie takiego tradycyjnego endeckiego podejścia, czyli orientacja na Rosję czy współpraca z Rosją, no jakby nie wykluczali możliwości wchodzenia w jakieś porozumienia po prostu z Rosją Sowiecką, ze Związkiem Sowieckim. To zresztą doprowadziło ostatecznie do wykluczenia zarówno Olszańskiego, jak i Giertycha w 60 roku ze Stronnictwa Narodowego. Ogromne ugrupowanie polityczne, przetrzebione we wrześniu i październiku 1939 roku, ugrupowanie, które poniosło daninę krwi, ale bardzo sprawcze również intelektualnie i rzeczywiście w łonie Stronnictwa Narodowego powstawały różnorakie koncepcje ustrojowe, koncepcje gospodarcze, też wypracowywano rozwiązania, na przykład jak powinien się w powojennej Rzeczpospolitej kształtować nie wiem, system edukacji, nauczania, czy też kwestie gospodarcze, kwestie sądownictwa, kwestie współpracy międzynarodowej. I właśnie trochę wychodząc poza może zagadnienia, ale odwołując się do kwestii, którą poruszyłem nieco wcześniej, czy aby na pewno wszystkie programy i poglądy, które były wyrażane przez kluczowych polityków, publicystów Stronnictwa Narodowego się zdezaktualizowały? Otóż nie. Stawiam zdecydowaną tezę, otóż nie. Ponieważ, Szanowni Państwo, między Niemcami a Rosją, i to potwierdza historia Rzeczypospolitej, nie ma miejsca na słabe państwo. Państwo słabe, państwo pozbawione racjonalnych sojuszy, państwo prowadzące niezależną politykę, wreszcie nie ma miejsca na państwo suwerenne i państwo niepodległe. Rozumieli to doskonale zarówno działacze wywodzące się ze Stronnictwa Narodowego, ci funkcjonujący na emigracji, jak i w kraju, ale też był to pogląd wspólny, chociaż oczywiście akcenty rozkładały się no, czasami trochę różnie, środowisko dawnego ONR-ABC funkcjonujące w ramach Grupy Szańca, czy też Konfederacji Narodu, podnoszono koncepcję potrzeby współpracy narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dziś taką w tej przestrzeni publicznej pojawia się często pogląd o potrzebie budowy Trójmorza. Jest inicjatywa Trójmorza, to gdzieś tam jest realizowane w mniejszym lub szerszym zasięgu i warto podkreślić, że pogląd o potrzebie właśnie bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej, militarnej, kulturowej narodów Europy Środkowej i Wschodniej był podnoszony i wyrażany przez w zasadzie wszystkie środowiska polityczne wywodzące się z przedwojennego ruchu narodowego, zarówno te o prowinencji narodowo-demokratycznej, jak i narodowo-radykalnej. Oczywiście na przykład Stronnictwo Narodowe widziało to w taki sposób, że powstają trzy bloki tak jakby państw. Północny, skandynawskie, środkowy, Polska, tutaj Czechy i tak dalej, południowy, Bałkany. Gdzieś tam Konfederacja Narodu to definiowała, że Europa w ogóle powinna być taka skonfederowana w blokach politycznych romańskim, iberyjskim, północnym, imperium słowiańskie. Obóz narodowo-radykalny z kolei to widział też takie bloki państw północny, środkowy i południowy, ale generalnie wszystkie te środowiska bardzo mocno akcentowały potrzebę budowy w Europie Środkowej i Wschodniej bloku państw dobrze ze sobą, solidarnie współpracujących, które tylko jako całość wspólnie mogą przeciwstawić się imperializmowi tak niemieckiemu, jak i imperializmowi rosyjskiemu. Oczywiście i to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe i wymaga głębszych analiz i to jest dyskusja na wiele, wiele godzin, ale w związku z tym, że to zróżnicowanie środowisk narodowych było bardzo duże, w tym w łonie samego Stronnictwa Narodowego, tak na emigracji, jak i w kraju były różne podejścia, różne spojrzenia na różne sprawy, to musielibyśmy de facto analizować i przedstawiać poglądy poszczególnych publicystów czy poszczególnych myślicieli, którzy różnie postrzegali kwestie ustroju państwa, którzy różnie postrzegali kwestie tego, w jaki sposób powinna być zorganizowana gospodarka, kultura, oświata, praworządność, prawodawstwo czy inne aspekty życia narodowego, życia państwowego.
Natomiast no, generalnie można powiedzieć w ten sposób, bo ja też o tym troszeczkę wspomniałem, czy aby na pewno możemy mówić, że endeckie, narodowo-demokratyczne i tak dalej. Otóż wojna zweryfikowała jeszcze jedną rzecz, bo tak, z jednej strony działacze szeroko rozumianego ruchu narodowego dostrzegali słabość demokracji, czy demokracja wyniosła do władzy Hitlera i parę jeszcze innych rzeczy, dostrzegali korupcję, tak, dostrzegali rozwój biurokracji, dostrzegali po prostu wszystkie słabości systemu demokratycznego, ale z drugiej strony też widzieli i rozumieli, do czego prowadzą totalitaryzmy. Wobec powyższego tak naprawdę dążeniem wszystkich tych środowisk, począwszy od Stronnictwa Narodowego, które występowało pod konspiracyjną nazwą Kwadrat, czy też Stronnictwa Narodowego na Wychodźstwie z Tadeuszem Bieleckim, Folkierskim, Władysławem na czele, czy też Grupa Szańca, tutaj też jeszcze będziemy pewnie o tym szerzej rozmawiać, czy Konfederacja Narodu, tym bardziej jeszcze, czyli środowisko, na czele którego tej części politycznej stał Bolesław Piasecki, poszukiwało trzeciej drogi de facto, żeby wypracować pewne rozwiązania ustrojowe, będące wypadkową demokracji i władzy takiej silnej ręki, także żeby oczywiście już nie przedobrzyć z jakimś mocniejszym sformułowaniem, no, chociażby koncepcję uniwersalizmu. To ja pozwolę wejść, tak dynamicznie się rozwija ta, w sensie, nasza dyskusja. Czy to w takim razie, czy możemy powiedzieć, że w wyniku wojny narodowcy w jakiś stopniu przeprosili się z demokracją? No bo wiemy, że przed 1939 to raczej podejście było, no, w większości środowisk, no, czy należałoby powiedzieć negatywne, no może poza Stronnictwem Narodowym, tak? A jednak, czy środowisko ONR-u, czy a tym bardziej RNR Falangi, no, były jednak ugrupowaniami, które do demokracji podchodziły z dużym dystansem, tak? A tu się wyłania taki obraz, można powiedzieć, przeproszenia się z demokracją. Myślę, że to jest pewnego rodzaju takie zdefiniowanie sprawy, byłoby uproszczeniem. No, okres poprzedzający wybuch II wojny światowej w ogóle był czasem napięć, czasem różnych ideowych dyskusji, ale też gdzie metodę polityczną wykuwano również pałkami i to generalnie pewnie w całej Europie, no, a na pewno w tej części też Europy Środkowej, no przecież no, był wzrost wyraźny tendencji takich, no, może to za mocne sformułowanie, autorytarnych, czy bardziej takich rządów silnej ręki. No jeżeli dziś próbowalibyśmy powiedzieć, że środowiska narodowe, czy stronnictwa, Stronnictwo Narodowe, czy też inne ugrupowania polityczne, no, były na bakier z demokracją, to co możemy powiedzieć o na przykład obozie rządzącej sanacji, tak? Czy ona by na pewno była demokratyczna, tak? I czy rzeczywiście zdobywanie władzy w formie przewrotu, tak, czy zamachu, to jest taka demokratyczna jakby metoda pozyskiwania czy uzyskiwania władzy politycznej. Narodowcy z różnych środowisk politycznych nie dystansowali się od demokracji, ale też dostrzegali jej wady. Dostrzegali właśnie to, że demokracja może wynieść do władzy człowieka porządnego, ale może wynieść też do władzy człowieka mniej porządnego. Wobec powyższego, tak jak powiedziałem wcześniej, poszukiwano rozwiązań pewnie takich pośrednich między demokracją, a między no, rządami, powiedzmy, silnej ręki. I tych poglądów i rozwiązań naprawdę było bardzo, bardzo dużo i dyskusji ideowych, i w prasie konspiracyjnej, i na emigracji. Natomiast no, głównym dążeniem na pewno tych środowisk była walka o niepodległą Polskę i co do tego tutaj nie należy mieć żadnej wątpliwości. Natomiast rzeczywiście warto też powiedzieć, że na początku, tak po klęsce roku 1939, ja celowo nie używam słowa wrześniowej, ponieważ wojna
bynajmniej nie była wojną obronną, bo miała też charakter zaczepny. W kilku miejscach przekroczyliśmy, wojska polskie przekroczyły granicę III Rzeszy. Ponadto wojna nie skończyła się, czy bynajmniej cała kampania militarna we wrześniu, bo trwała jeszcze chociażby w październiku, a więc ja mówię o wojnie 1939 roku, a nie kampanii wrześniowej, to na pewno ta wojna zweryfikowała różne postawy i podejścia, natomiast nie zakładano i żadne z tych środowisk nie zakładało wojny jako takiego scenariusza długotrwałego i było pewnie przeświadczenie w 1939 roku, w 1940, że to się szybko skończy i że wobec powyższego trzeba się przygotowywać do tego, aby odbudowywać Polskę ze zgliszczy wojennych i też przygotowywać do sprawowania władzy, która jest niezwykle skomplikowaną sztuką i zajęciem. Dużo o tych rzeczach, które tych narodowców okresu wojennego łączyły. Tak? Kwestia podejścia do ładu w Europie Środkowo-Wschodniej, wspólna ocena klęski wojny 1939, używając tego określenia. Tak, a może podkreślmy jeszcze, co ich różniło w taki sposób. Tak? Czy jakie te różnice między na przykład organizacją polską a Stronnictwem Narodowym, te jakieś napięcie pojawiające się może między ugrupowaniem sztuki i narodu, a koncepcjami snutymi na uchodźstwie, tak może w tą stronę jakby uwypuklić te różnice. No tak, gdyby nie było różnic też światopoglądowych i politycznych, ale też w postrzeganiu rzeczywistości otaczającej poszczególne środowiska, to pewnie nie byłoby i różnych ugrupowań tak politycznych, jak i na przykład konspiracji zbrojnej. Może łatwiej, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by może powiedzieć tak, bo to też ma swoje, znaczy jakby te ugrupowania, które tak jak Stronnictwo Narodowe Kwadrat, czy Organizacja Polska, Organizacja Wewnętrzna, czy Konfederacja Narodu, one de facto były w dużej mierze kontynuacją przedwojennych podziałów takich politycznych, które występowały w gronie szeroko rozumianego ruchu narodowego. I na przykład no, bardzo duża była nieufność tych stron, środowisk do sanacji, tak, na przykład do sanacji i na przykład, to też jest paradoks, bo Stronnictwo Narodowe, czy środowiska Stronnictwa Narodowego, no mimo, były bardziej, że tak powiem, radykalne w tej kwestii niż nawet środowisko Organizacji Polskiej, właśnie Organizacji Wewnętrznej, czy grupy Szańca, która też, i wszystkie te środowiska, warto powiedzieć, uznawały władzę polityczną, emigracyjną, rząd na wychodźstwie. Natomiast jakby pewnie różnice dotyczyły bardziej akcentów i bardziej były też one podyktowane właśnie stosunkiem do tego, jak powinna być zorganizowana powojenna Polska, ale też chęcią uzyskania pewnej dominacji w tej przestrzeni politycznej, bo na przykład, jeśli mogę, troszeczkę powiem teraz o tym środowisku dawnego Obozu Narodowo-Radykalnego ABC, które występowało w okresie okupacji pod szyldem Grupy Szańca i tutaj reprezentacja polityczna tego środowiska to tymczasowa Narodowa Rada Polityczna, potem przekształcona w Radę Polityczną Narodowych Sił Zbrojnych. Ramię zbrojne to właśnie najpierw Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, potem Narodowe Siły Zbrojne, które powstały z połączenia 20 września 1942 roku właśnie Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i tej części Narodowej Organizacji Wojskowej, innych mniejszych ugrupowań, które nie dokonały scalenia z Armią Krajową i też była trzecia jakby gałąź pod auspicjami Grupy Szańca, to najpierw Komisariat Cywilny, potem Służba Cywilna Narodu, czyli bardziej taki organ, który zajmował się kwestiami administracyjnymi, właśnie sprawami ustrojowymi, gospodarczymi, czyli wypracowywaniem rozwiązań, koncepcji, w tym
w tym zakresie. No, Konfederacja Narodu powstała we wrześniu 1940 roku. Dwa ramiona, też cywilne Konfederacja Narodu, Bolesław Piasecki, zbrojne, potem integracja ze Związkiem Walki Zbrojnej w lipcu, sierpniu 1941 roku. Jest to też środowisko, które bardziej było współtworzone przez dawnych działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, ale też na przykład działaczy organizacji Tajnej Armii Polskiej, w której na przykład był rotmistrz Witold Pilecki. No, samo Stronnictwo Narodowe też dzieliło się na różne środowiska, były różne podejścia. No, przykładem jest tutaj akcja staleniowa ze Związkiem Walki Zbrojnej z Armią Krajową. Nie? Część była za, część była przeciw. Skończyło to się tak, że część oddziałów zintegrowała się z Armią Krajową, druga część współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne. Także tutaj bym powiedział, że może jakichś takich, no były, to by trzeba naprawdę się bardzo mocno wgryźć w szczegóły, bo na przykład kwestia granic powojennych, bo to tak właśnie, jakie były różnice, bo pan o to zapytał, tak, no, czy kwestia podejścia do Niemiec i do Związku Sowieckiego. Na przykład Narodowe Siły Zbrojne, Organizacja Polska Wewnętrzna, właśnie Grupa Szańca, od początku jakby podnosiły teorię równorzędności wrogów, tak, czyli mamy dwóch wrogów, Niemcy, mamy drugiego wroga, Związek Sowiecki, po przegranej przez Niemców w bitwie pod Stalingradem, wrogiem numer jeden de facto jest Związek Sowiecki, tak. Stronnictwo Narodowe, mimo że stało na jakby straży na przykład nienaruszalności granicy ryskiej, tak, wschodniej, też podnosiło potrzebę zachowania tej granicy, to jednak może aż tak silnie nie akcentowało, tak, chociażby z tego powodu, że po polityce Stronnictwa Narodowego, czy oficjalnie reprezentując organizację, tak, w Londynie, we władzach politycznych, współtworząc rządy, czy mniej oficjalnie, jako indywidualne osoby, no jednak brały udział w tej akcji politycznej, tak, na wychodźstwie. Może aż tak bardzo nie akcentowano tej równorzędności wrogów, chociaż podnoszono, tak, stanie na straży tej nienaruszalności granicy wschodniej Rzeczypospolitej. No, na przykład Grupa Szańca, czyli środowiska Narodowych Sił Zbrojnych, Organizacji Polskiej, podnosiły od początku kwestię granicy zachodniej, w ramach której też, która miała być, czy przebiegać, czy też obejmować też, czy nowa ta Rzeczpospolita powojenna, Prusy Wschodnie, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. No, Stronnictwo Narodowe na przykład bardziej akcentowało Odrę, ale już Nysa Łużycka gdzieś tam uciekała, podobnie jak w Konfederacji Narodu, która z kolei na przykład głosiła taki pogląd o potrzebie powstania Imperium Słowiańskiego i gdzie też na przykład bajano o granicach powojennej Rzeczpospolitej, tych wschodnich, tych, które były w 1772 roku, tak, czyli jeszcze przed pierwszym rozbiorem. Można powiedzieć, że i na wschód, i na zachód. I na zachód. A więc tutaj po prostu te różnice to już bardziej na poziomie szczegółów, tak, bardziej na poziomie szczegółów i pewnej metody i taktyki politycznej. Bardziej bym tak próbował to skonkludować. To porozmawiajmy może, bo skupiliśmy się na tym wątku politycznym i bardzo dobrze, ale rozszerzmy może trochę ten wątek, który się jakoś samoistnie pojawił, czyli kwestię granicy zachodniej. Tak? Wiemy, że no właśnie te ugrupowania powiązane z, powiedzmy, bardziej z przedwojennym ONR-em kreśliły granice na Odrze, co no było koncepcją dość nowatorską, raczej nie poruszaną w okresie przedwojennym, tak? Jak oni widzieli, może nawet nie tyle samą granicę, no bo wiemy, że akurat historia ją wyznaczyła dość blisko
linii, które wojenni narodowcy rysowali. Ale jak widzieli cały ład, jak widzieli kwestię przesiedlenia Niemiec, spolszczenia tego rejonu, tak, działań na rzecz, na jego rzecz, odwołań do Polski Piastowskiej, no bo tutaj przecież ta tradycja dobrze współgrała z przedwojennymi granicami, tak. Wiemy też, że i po wojnie na tyle, na ile mogli, w ramach chociażby Instytutu Zachodniego próbowali działać. Jak wyglądało to spolszczanie Polski Zachodniej? Znaczy tutaj może warto zauważyć jedną rzecz, bo kwestia granic może mieć nawet charakter wtórny, tak, bo może się pojawić pytanie, dlaczego odrany są Żucka i Prusy Wschodnie, a nie Kijów, tak. Nie, tutaj tak naprawdę narodowcy uznawali i podnosili to, że aby naród mógł się w sposób prawidłowy i bezpieczny rozwijać, ja o tym już mówiłem wcześniej, o tej koncepcji właśnie geopolitycznej kształtu Europy Środkowej i Wschodniej, realizacji, dziś byśmy to powiedzieli, to się pojawia w przestrzeni publicznej, inicjatywy Trójmorza, czyli współpracy między narodami z Europy Środkowej, Wschodniej, podziału Europy na bloki państw, w zależności od tego, o którym mówimy środowisku, to ja już Państwu to opowiadałem, czy Panu, to bardziej podnoszono, znaczy oczywiście do tej narracji takiej piastowskiej pewnie się odwoływano, tak, ale bardziej chodziło o to, że narodowcy współtworzący środowisko na przykład Grupy Szańca mieli bardzo realistyczne do tych spraw podejście. No, po prostu uważano, że ta granica, oparcie granicy Rzeczypospolitej o naturalne tutaj wytworzone rozwiązania przez przyrodę, jak właśnie Odra czy Nysa Łużycka, czy też objęcie swoim władztwem Prus Wschodnich, no, wytwarza przestrzeń do stworzenia większego bezpieczeństwa i rozwoju dla przyszłego państwa. To bardziej pewnie o to chodziło. Nawet na przykład środowisko Organizacji Polskiej podnosiło w którymś tam z momentów pogląd o stworzeniu takiej strefy zdemilitaryzowanej, tak, za Odrą, takiego pasa, gdzie coś w tym stylu. Natomiast oczywiście tutaj bo to trzeba by powiązać też ze spojrzeniem na może troszeczkę inne kwestie, ale też spróbować odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście generalnie to wszystkie te środowiska może, chociaż nawet nie, bo Konfederacja Narodów w pewnym sensie też, no system gospodarczy, tak, jak on powinien być skonstruowany w powojennej Polsce, bardzo mocno akcentowano też, tak, z jednej strony, żeby pewne rzeczy były zarządzane na poziomie centralnym, ale z drugiej strony bardzo mocno akcentowano rozwój samorządności gospodarczej, samorządów zawodowych, samorządu szeroko rozumianego terytorialnego i też drobnej, średniej przedsiębiorczości. No, też była kwestia właśnie też zabezpieczenia gruntów dla chłopów. I tutaj na przykład zauważono w tej strukturze, iż zbyt wielki odsetek po prostu chłopów, tak, mieszka na wsi, a więc że rzeczywiście trzeba te proporcje zmienić. I tam była mowa nawet w jednej z tych koncepcji podnoszonej właśnie przez Organizację Polską, że to ziemie zachodnie, czy ziemie do Odry, do Nysy Łużyckiej, czy Prus Wschodnich, no mogłyby być w taki sposób wypełnione, poprzez właśnie w taki sposób naturalny, no nie wiem, czy to jest właściwe słowo przesiedlenie, ale zachęcenie tak jakby do tego, żeby tam się po prostu... Kolonie zachodnie. No może nie. Kolonie to podnosiła akurat Konfederacja Narodu, ale to w zupełnie innym ujęciu, bo Konfederacja Narodu głosiła taki pogląd, że Rosja powinna zostać ograniczona do terytorium dawnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a że tam za Urale, na Kaukazie i tak dalej, że tam właśnie powinny powstać kolonie Imperium Słowiańskiego, które miałaby współtworzyć między innymi, czy wiodącą rolę pełnić Polska. To jest ciekawe, bo
jednak te koncepcje zarówno zachodnie, jak i wschodnie narodowców no, odbiegają od no, takiego paradygmatu przedwojennego, w którym jednak zakładano, że granice powinny opierać się o naturalne granice etniczne. Tak, więc tutaj widzimy... No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ w każdej z tych koncepcji, de facto, która wizja nie zostałaby zrealizowana, czy ta, którą podnosiło Stronnictwo Narodowe, czy Organizacja Polska, czy Konfederacja chociażby Narodu, to rzeczywiście zawsze mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest duża ilość mniejszości narodowych, czy Białorusinów, Ukraińców, tak, czy Niemców chociażby. No, to prawda, tak? To jest bardzo ciekawe i tutaj różnie postrzegano na przykład w środowisku organizacji polskiej, to uważano, że Białorusini to tak naprawdę Polacy, tak? No. Rozmawiamy o tych mniejszościach, bo to jest jeden z takich najbardziej palących tematów przedwojennej Polski, przynajmniej w oczach narodowców. Tak? No przed wojną Polska była krajem z bardzo dużym odsetkiem mniejszości narodowych. No wiemy, że w przypadku niektórych tych mniejszości wojna brutalnie zmieniła sytuację, tak? Ale no jednak snute, tak jak podkreślił pan, snute wizje Polski powojennej czy koncepcje Imperium Słowiańskiego no nie mogły abstrahować od tematu mniejszości i stosunku do nich. Tak? Jak wojna to zweryfikowała? Czy było to jednoznacznie opisywane? Znaczy nie było to jednoznacznie opisywane. Natomiast można powiedzieć coś takiego, że na początku na przykład środowisko Grupy Szańca poniekąd poprzez tworzenie pewnych rozwiązań było przekonane, że no może być to paradoks, tak, że i w ogóle środowiska narodowe, że przynajmniej niektóre mniejszości etniczne, w tym Żydzi, teoretycznie w czasie okupacji mają czy będą mieli, to jest może zaskakiwać lepiej niż Polacy, ale bardzo szybko ten pogląd został zweryfikowany i podnoszono w prasie konspiracyjnej, na przykład w Szańcu, to było kluczowe pismo wydawane przez środowisko Grupy Szańca, Środowisko Narodowych Sił Zbrojnych Organizacji Polskiej, podnoszono, że rzeczywiście jest zupełnie inaczej i wyrażano tutaj ubolewanie z tego powodu. Jeżeli chodzi o, to było też różne postrzeganie, czy Litwinów, czy Ukraińców, czy na przykład Żydów przez środowiska narodowe. Chyba bodajże najwięcej niechęci, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, jednak odczuwano do Ukraińców, wcale nie do Żydów, ponieważ środowiska narodowe podnosiły, że na przykład no jeżeli były jakieś spory z Litwą, czy powiedzmy z Białorusinami, czy z Litwinami, to były one też inspirowane przez siły ościenne, przez państwa ościenne i tak dalej. Natomiast zauważano, czy pisano, czy mówiono o tym, że Ukraińcy z własnej nieprzymuszonej woli, przez nikogo do tego nie zachęcani, po prostu i w tej II Rzeczpospolitej, ale też później współpracując z Niemcami, po prostu dokonywali pewnych czynów, które wykluczały ich jakby z tej szerokiej społeczności. Natomiast ja powiem tak, nie, bo to jest pewnie zupełnie zagadnienie na innym poziomie, ale cofnę się może trochę jednak w czasie historycznie. Za kilka tygodni będziemy obchodzić okrągłą rocznicę, a rok będzie w ogóle rokiem takim pewnie wielu różnych uroczystości i wydarzeń. 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W Powstaniu Styczniowym, nie chcę teraz dyskutować, czy było błędem, czy nie było błędem, czy dobrze, że doszło do jego wybuchu, jak ono się skończyło i czy mogło się skończyć inaczej, ale na przykład w Powstaniu Styczniowym, ale też i w wojnie polsko-bolszewickiej na przykład, obok Polaków walczyli o niepodległą Polskę na różnych poziomach, organizacyjnych, decyzyjnych i z bronią w ręku, nasi bracia współtworzący wspólne państwo Żydzi. A więc oczywiście wiem, że to jest tak, że ktoś może odwoływać się później, nie wiem, 44 rok, gdzieś Ubecja, tak, Esbecja,
współpraca z NKWD, sprzyjanie komunizmowi, ale to jest uproszczenie daleko idące. Polakiem, bo pytanie tak, jesteśmy z urodzenia Polakami, z postawy, z zachowania, z miłości do ojczyzny, z jej służby, tutaj by trzeba sobie trochę szerzej na to odpowiedzieć, nie? I na przykład przecież w konspiracji zbrojnej, ale nawet w Narodowych Siłach Zbrojnych są tutaj przedstawiciele środowiska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, że najwyższy rangą oficer, major Ostwit, tak, rangą oficer pochodzenia żydowskiego, był w Narodowych Siłach Zbrojnych i walczył obok swoich braci Polaków o niepodległą i suwerenną Polskę. Także to może tak trochę odbiega to od tej tematu dyskusji, ale warto taką wykładnię rozszerzającą zrobić, że w moim najgłębszym przeświadczeniu, jeżeli już byśmy mieli w ogóle o tym rozmawiać, to fakt sam urodzenia się tu czy ówdzie jeszcze nie o wszystkim przesądza, tak? Że postawa, praca dnia codziennego, miłość do ojczyzny, służba ojczyźnie i zaangażowanie tutaj nie jest bez znaczenia. Zresztą przecież w środowiskach narodowych też, a to przed wojną było przyczynkiem do różnego rodzaju sporów, na przykład wybitny publicysta emigracyjny, wybitny w ogóle działacz narodowy Wojciech Wasiutyński też i wielu jeszcze innych też miał, powiedzmy, gdzieś tam też w swojej drzewie genealogicznym niekoniecznie tylko przedstawicieli narodowości polskiej. No i co? Czy to o czymś przesądza? No nie przesądza. Był wybitnym publicystą, kochał Polskę, dobrze dla niej pracował, snuł wizję tego, w jaki sposób powinno funkcjonować i odrodzić się w przyszłej niepodległej Polsce Stronnictwo Wielkiego Celu. Teraz może po tych tematach geopolitycznych, takich na poziom bardziej przyziemny, i porozmawiamy może o gospodarce, tak, o wizjach narodowców na temat gospodarki, bo wiemy, że przed wojną z tym bywało bardzo różnie, tak? Te środowiska były bardzo zróżnicowane. Wśród młodych popularny był chociażby dystrybucjonizm. Wiemy, że na przykład środowisko RNR Falangi miało radykalny program przebudowy Polski, środowiska związane ze Stronnictwem Narodowym miały bardziej ewolucyjne podejście do tego tematu. I czy klęska 1939 roku, no, która jakby nie patrzeć pokazała, że państwo polskie przedwojenne było jednak za słabe, żeby oprzeć się najazdowi, chociaż pytanie oczywiście, czy w ogóle miałoby taką możliwość. Niemniej, czy to zweryfikowało podejście narodowców, czy jakoś je ujednoliciło, czy te podejście do gospodarki w trakcie wojny i oczywiście wizje przyszłego ładu gospodarczego Polski no, nadal pozostały zróżnicowane, tak? Jakie tutaj były zmiany? Wojna tutaj nie miała specjalnie wpływu na taką kwestię wypracowania wspólnego podejścia i stanowiska, bo to jest naprawdę bardzo trudny temat w takim sensie, że w tej rzeczywistości wojennej koncentrowano się na bardzo wielu kwestiach, w tym również oczywiście gospodarczych, ale trudno tutaj mówić o wypracowaniu przez poszczególne środowiska jednolitych stanowisk, nawet w łonie tych środowisk. No, różni myśliciele podnosili różne koncepcje i kwestie. No może jest kilka takich cech wspólnych, ja już o tym powiedziałem, że na przykład, to może dziwić, tak, albo i nie dziwić, bo na przykład z jednej strony podnoszono na przykład w środowiskach Grupy Szańca potrzebę w niektórych obszarach zarządzania w sposób centralny gospodarką, natomiast wcale to nie przesądzało o wykluczeniu z tego poziomu zarządzania gospodarką na przykład podmiotów sektora prywatnego. Tak jak dziś w Stanach Zjednoczonych, tak przez analogię można powiedzieć coś takiego, że na przykład przemysł zbrojeniowy, który tutaj pewnie w Europie to się średnio w głowie mieści, raczej sobie to wyobrażamy w taki sposób, że jest pod kontrolą państwa, tak? No w Stanach Zjednoczonych nie. Te firmy, kluczowe firmy zbrojeniowe są podmiotami prywatnymi, natomiast system jest tak skonstruowany, że one de facto
są zaprzęgnięte w rydwan realizacji interesów państwa. Natomiast bardzo mocno środowiska narodowe i to wszystkie środowiska narodowe, począwszy od Stronnictwa Narodowego, przez Organizację Polską, Grupę Szańca, czy środowisko Konfederacji Narodu, akcentowały potrzebę rozwoju samorządu terytorialnego, samorządności gospodarczej, samorządów zawodowych, tego rodzaju po prostu, tego rodzaju rozwiązań. Odnosili się do głośno dyskutowanych głównych bolączek przedwojennej Polski. Tak, były takie tematy, pozwoliłem sobie wypisać, jak chociażby kwestia reformy rolnej, pan już troszkę o tym wspomniał, tak, problemów świata pracy, ostrych napięć między światem pracy, światem kapitału, kwestia stratyfikacji społecznej, która miała miejsce w II Rzeczpospolitej, czy kwestie uprzemysłowienia, o tym już trochę powiedzieliśmy, tak? Tego typu wątków. To też bardzo różnie, bo na przykład te środowiska, i to jest ciekawe, ponieważ w II Rzeczpospolitej, ale do dziś często się do tej tradycji odwołujemy, też na przykład podnoszono do rangi cnoty rozwój i budowę centralnego okręgu przemysłowego. Na przykład środowisko Organizacji Polskiej uważało, że trzeba inaczej gospodarkę robić, tak? Że gospodarkę trzeba budować na terenie całego kraju, a nie w częściach kraju. Że taka koncentracja na przykład przemysłu w jednym miejscu czy w jakimś okręgu wcale nie jest najlepsza. Reforma rolna, to ja troszkę o tym już też wspominałem, nie było może jakichś takich, chyba że wśród poszczególnych publicystów w artykułach mogły się pojawiać takie wątki, że tam każdy chłop powinien mieć 10 czy 15 hektarów ziemi, tak, to nie. No to generalnie jakby dostrzegano potrzebę jakby zarządzania tym tematem i przeprowadzenia oczywiście reformy rolnej. I na przykład środowisko Stronnictwa Narodowego, to też taka była ciekawa koncepcja, podnosiło zagadnienie w ogóle pracy, tak, że praca jest oczywiście dobrem, jest obowiązkiem, ale też jest przywilejem zarazem i de facto tam konstruowano taki system i tak to próbowano rozrysować, że de facto tak, że pracę powinien mieć każdy, tak, o tak, nie? Czyli że w ogóle nie uwzględniano możliwości czegoś takiego, żeby było jakieś bezrobocie w jakimkolwiek procencie. To jest chociażby też ta kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Czy być może mi coś umknęło? A kwestie stratyfikacji społecznej, elitaryzm, a egalitaryzm, czy tutaj były jakieś wątki? No, ja bym powiedział w ten sposób, że tutaj to podejście de facto trudno byłoby dodefiniować w tych sprawach. Okay, rozumiem. No dobrze, dużo sobie powiedzieliśmy o tych koncepcjach powstających w trakcie wojny. No, taki jest temat naszego spotkania, ale wojna dobiegła końca. Tak, w wyniku ustaleń pojałtańskich powstała niesuwerenna Polska, na pewno daleka od wizji jakichkolwiek, które były snute, może poza granicą zachodnią, tak, które były snute w trakcie wojny w środowisku narodowym. No ale powiedzmy sobie, jak narodowcy, może szczególnie ci na emigracji, ponieważ wiemy, że ci, którzy nie wyemigrowali po 39, no to w 45 albo musieli szybko wyemigrować, uciekać z Polski, tak, albo spotkał ich w większości zły los. Jak to środowisko narodowców właśnie emigracyjnych w szczególności podchodziło do kwestii PRL-u, tak, no i jak to się zmieniało w czasie, no bo wiemy też, że samo państwo ewoluowało. Tu chociażby zabrałem na nasze dzisiejsze spotkanie skan egzemplarza Myśli Polskiej wydawanej przez środowisko Stronnictwa Narodowego w Londynie, zresztą również przez długie dziesięciolecia później.
z 25 lipca 1945 roku. Ono obrazuje, czy artykuł wstępny chociażby to do tejże myśli polskiej, no, przedstawia stanowisko Stronnictwa Narodowego. Chociaż może pytanie o Stronnictwo Narodowe, no bo jakby z mojego punktu widzenia taki mandat do bycia Stronnictwem Narodowym posiadał niewątpliwie ostatni przedwojenny prezes Stronnictwa Narodowego, dr Tadeusz Bielecki. I on był reprezentantem i struktura Stronnictwa Narodowego, która notabene dosyć mocno go popierała, no też koncepcji i tradycji Stronnictwa Narodowego. I tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o Tadeusza Bieleckiego i jego środowisko, to w sposób nieprzejednany stało ono na gruncie nieakceptowania ładu jałtańskiego czy pojałtańskiego. I też oczywiście nie było akceptu ze strony tego środowiska dla tych przekształceń, które zaszły w Europie Środkowej i Wschodniej, czy też dotyczyły bezpośrednio Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o na przykład zmianę granicy wschodniej ustalonej wcześniej właśnie traktatem ryskim. Natomiast na przykład w samym kraju po powrocie Kobylańskiego, on był w procesie też działacza Stronnictwa Narodowego, który był sądzony w procesie 16 i ostatecznie został uniewinniony. No podejmowano na przykład próby legalizacji Stronnictwa Narodowego, począwszy od lipca 1945 roku do 1947 roku. Część działaczy, która tego rodzaju inicjatywy realizowała, na przykład Jan Bielański, tam był Stanisław Stroński chociażby, też sympatyzował z tym podejściem, chociażby Wojciech Trąbczyński, też marszałek Sejmu z II Rzeczpospolitej, narodowiec. No, z jednej strony to środowisko na przykład twierdziło, że absolutnie uznaje władztwo Bieleckiego i tego kierownictwa emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, ale z drugiej strony na przykład podejmowało próby legalizacyjne. Były rozmowy z Edwardem Osobką Morawskim, z Krajową Radą Narodową. Były też stosowne manifesty czy pisma przedkładane do Bolesława Bieruta, tylko te działania były skazane z góry na niepowodzenie, no ponieważ to podejście zakładało odbudowę czy legalizację Stronnictwa Narodowego w łączności ze Stronnictwem na Wychodźstwie, które to Stronnictwo na Wychodźstwie w osobie Bieleckiego nie akceptowało tego rodzaju podejścia i działania, odcinało się od niego. I koncepcja ta była całkowicie przestrzelona, dlatego że podnoszono potrzebę stworzenia legalnej opozycji pod postacią odtworzonego Stronnictwa Narodowego w kraju. To nie było po prostu możliwe. Tak to ona, sama ta jakby koncepcja już w głównym założeniu była absolutnie no, nieracjonalna. Tak? No, bo nie było mowy o czymś takim, żeby w państwie ludowym, państwie pod czerwonym nadzorem Czerwonej Gwiazdy, NKWD, UB, SB i państwie sowietyzowanym, nie było mowy o w ogóle stworzeniu jakiejś legalnej opozycji w stosunku do siły kierowniczej narodu, tak, PPR, tam PPS, później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oczywiście wszystkie te działania zakończyły się fiaskiem, aresztowaniami, wieloletnimi więzieniami. I tak to się po prostu potoczyło. Niemniej tego rodzaju próby były podejmowane. Natomiast na emigracji, ja o tym też wspomniałem trochę w swojej pierwszej części wypowiedzi, Bielecki absolutnie nieprzejednane stanowisko, nieuznawanie ładu pojałtańskiego, też akcentowanie tej zdrady sojuszniczej, tak, nie akceptowanie takich działań, jak podejmowane przez Stanisława Mikołajczyka, powrót do kraju, współtworzenie tymczasowego rządu jedności narodowej. Natomiast no, to środowisko horyzontów, tak, paryskich, czyli Olszańskiego i Giertycha,
już nie wykluczało możliwości zbudowania jakiejś formy porozumienia z władzą ludową czy jej mocodawcami. No co się zakończyło dla niego, o czym już też mówiłem, wykluczeniem po prostu w roku 1960 Jolszańskiego i Giertycha ze Stronnictwa Narodowego. Natomiast tutaj oczywiście Bielecki i Stronnictwo Narodowe konsekwentnie, nawet jak później już poszczególne państwa zachodnie w myśl postanowień tutaj Teheranu, Poczdamu, Jałty akceptowały ten porządek powojenny w Europie Środkowej, w tym na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, to jednak na tej emigracji kotłowało się w takim sensie, że powstawały rządy, tak, byli prezydenci na wychodźstwie, Raczkiewicz, Zalewski chociażby, i tam też nadal były dyskusje, tak, i były też różnego rodzaju przewroty gabinetowe, i ta emigracja nadal jednak w zasadzie do końca, tak, do lat 90. tak, minionego wieku funkcjonowała. Niemniej nie jest mi znane osobiście stanowisko oficjalne władz Stronnictwa Narodowego Bielskiego, w którym kiedykolwiek odstąpiono by od, czy może inaczej, potwierdzono by akceptację dla pojałtańskiego stanu rzeczy. Czy te próby legalizacji, jak można je oceniać, czy była to kwestia nieświadomości rzeczywistości, w której się znaleźli działacze, czy była jakaś próba ugrania moralnego zwycięstwa i pokazania, że Stronnictwo Narodowe żyje? Znaczy, no tak, konferencje oczywiście międzynarodowe gwarantowały, z gwarancjami to jest tak jak z gwarancjami na Ukrainie, która oddała broń nuklearną, też otrzymała gwarancję państw zachodnich, że będziemy stać na straży waszej niepodległości, oddajcie broń. Jest jak jest w tej chwili. Natomiast ja powiem w ten sposób, że absolutnie nie podjąłbym się tego, żeby ocenić te działania przez pryzmat jakiejś złej woli tych działaczy krajowych, Kobylańskiego, Bielańskiego, chociażby, tak, czy Strońskiego, czy innych działaczy. No, była to próba odnalezienia się w tej rzeczywistości. Próba odnalezienia się w tej rzeczywistości. I uważano, że ta droga, skoro Jałta zagwarantowała demokratyczny system polityczny w Polsce i możliwość funkcjonowania stronnictw politycznych również, tak, legalnych, to ta część działaczy zdecydowała się na tego rodzaju ruchy. One były, tak jak powiedziałem, z góry skazane na porażkę, bo nie było możliwe stworzenie legalnej opozycji w stosunku do nielegalnej władzy, tak, czy władzy tej ludowej, nielegalnej w rozumieniu takiego narodowego postrzegania rzeczywistości, bo jednak usankcjonowanej przez ład międzynarodowy. Natomiast ja bym jednak tych działań mimo wszystko krytycznie nie oceniał. Dużo bardziej racjonalnie tutaj podchodził do tego prezes Bielecki, ponieważ on zalecał i to środowisko polityczne wokół niego zgromadzone, żeby oczywiście angażować się w życie społeczne, w różnego rodzaju organizacje, w jakieś takie aktywności po prostu niepolityczne i w ten sposób robić coś dobrego dla narodu. No i też czekać na takie momenty i takie sytuacje, które umożliwią po prostu zmianę tej percepcji, postrzegania rzeczywistości i wtedy angażowanie się polityczne. Wszystkim jeszcze oddamy głos publice, jeśli pojawią się jakieś pytania, a ja na koniec ze swojej strony chciałbym przejść do wątku może bardziej kontrowersyjnego, ponieważ to było wiele
przez pana podanych przykładów no, niezgody na powojenną rzeczywistość, ale też wiemy, że, no, że nie wszyscy narodowcy się w taki sposób zachowali. Tak? Przede wszystkim no, środowisko na czele z Piaseckim tak? stworzyło ugrupowanie zwane Paksem. Tak? Wiemy też, że no, pojedyncze osoby jednak, ale nawet aktywniej kolaborowały z reżimem komunistycznym. No i pytanie, jak należy to oceniać, albo może inaczej, może nawet ciekawsze pytanie, jakie mogły być ich osobiste motywacje? Czy to były jakieś kwestie związane z pańskim zdaniem, z próbą przeżycia, z próbą odnalezienia się, a może znajdowali jakieś wątki wspólne i próbowali w ten sposób budować w jakiś sposób strzępy własnej wizji państwowości? To jest myślę, że dosyć trudna sprawa. Bolesław Piasecki niewątpliwie był bardzo zdolnym człowiekiem, ale tak jak był zdolnym, tak był równie ambitnym. Tak? No, ambitny można być pozytywnie, można być negatywnie. No, na pewno był osobą, która marzyła o władzy. I rzeczywiście przecież w czasie konspiracji tej takiej antyniemieckiej, czy w czasie II wojny światowej środowisko Konfederacji Narodu no, zapisało piękną kartę, występując przeciwko bardziej okupantowi niemieckiemu, sowieckiemu mniej, tak? Znaczy, to nie dlatego, że było po jego stronie, tylko tak się akurat złożyło, ale dokładnie nie było okazji. Ale po aresztowaniu no, i rozmowach z Sierlowem NKWD rzeczywiście dosyć szybko, powiedziałbym w ten sposób, Piaseczki doznał pewnego rodzaju olśnienia. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo generalnie na ile jego poglądy te przedwojenne, pomijając taki sznyt narodowy, odbiegały od, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, takiego centralnego planowania, bardzo mocno socjalizujące, tak, odbiegały od tego, co proponowały władze Ludowej Polski, tak, tak zwanej Ludowej Polski. Tutaj można by się właśnie zastanawiać, czy te koncepcje w jakiejś tam mierze nie wypełniały też jego poglądów przedwojennych, ale rzeczywiście no, środowisko Dziś i Jutro, Słowa Powszechnego, jedynego dziennika postępowych katolików wydawanego w tej części Europy i później Stowarzyszenia Paksu, no podjęło i sam Piasecki podjęło grę. On na pewno dążył do utworzenia ugrupowania politycznego, on wielokrotnie o to zabiegał. Koło poselskie Paks liczyło w zasadzie przez cały okres PRL-u 5 posłów. Nigdy mu się nie udało przekonać władzy ludowej do tego, żeby uzyskać zgodę na stworzenie partii politycznej. I on dążył, czy próbował wykazać, że między socjalizmem a chrześcijaństwem, religią katolicką, katolicyzmem, między tym, co chce osiągnąć komunizm, a chrześcijaństwo nie ma w zasadzie sprzeczności, tylko to jest wieloaspektowe postrzeganie socjalizmu, to tak bodajże było określane, tak? Czy wielonurtowe postrzeganie socjalizmu. No i tutaj postawy Paksu były bardzo różne, bo ta formacja dokonała i to środowisko wielu, w mojej najgłębszej ocenie, haniebnych rzeczy, takich po prostu no, niedobrych rzeczy, ale też były pewne sprawy, które trzeba by mimo wszystko postrzegać bardziej pozytywnie przez Instytut Wydawniczy Zofia Kosek Szczucka, wiele publikacji, które się pojawiło tak, dzięki istnieniu Paksu, czy też na pewno stało się to stowarzyszenie pewnego rodzaju przystanią tak, dla osób zagrożonych aresztowaniami i może nawet śmiercią. I też w różnych okresach PRL-u naprawdę były różne postawy. Sam Piasecki zmarł w 1979 roku, zresztą Paks współtworzyli w dużej mierze działacze dawnego RNR Falanga, między innymi Jerzy Hagmajer, Ryszard Rejf i ten ostatni na przykład w stanie wojennym poparł jakby Solidarność, a nawet jak dobrze pamiętam po 1989 roku przez moment był senatorem. Zresztą
Jeżeli mówimy o PAKS-ie, którego ja bilans funkcjonowania oceniam niezwykle negatywnie, żeby nie było żadnej wątpliwości, o tyle musimy być uczciwi, bo w ramach tego PAKS-u nie funkcjonował tylko pan Bolesław Piasecki. Niezwykle mówię, ambitna osoba, żonna też chęci sprawowania władzy, równorzędności tak, z PZPR-em, dokonania takiej syntezy, ale to przecież też w tym środowisku, znaczy to nie było jedyne środowisko, które współpracowało w takiej czy innej przestrzeni z władzami ówczesnymi, ale przecież jeśli już mówimy o tym środowisku, to funkcjonował w nim też do pewnego momentu, bodajże do 1953-1954 roku, o ile dobrze pamiętam, Tadeusz Mazowiecki, to też był Romuald Szeremietiew, który jeszcze później wystąpił z PAKS-u. No, zresztą jeżeli mówimy o dawnych narodowcach, czy jak to pan powiedział, endekach, z czym ja bym troszkę polemizował, tak? Czy rzeczywiście to środowiska narodowe czasu wojny nawiązywały czy można byłoby określić mianem narodowo-demokratycznych, to przecież, czy w Krajowej Radzie Narodowej, to był też Stanisław Grabski, tak, to wielu też działaczy tej dawnego Związku Ludowo-Narodowego, czy przecież no też w jakiś tam sposób współuczestniczyło w kształtowaniu Polski Ludowej, tak, czy PRL-u. No, na pewno PAKS, tradycja ta nie jest mi specjalnie bliska i może trudno byłoby rozstrzygnąć wszystkie motywy, jakimi kierował się akurat Bolesław Piasecki. Chociaż, szanowni państwo, panie redaktorze, ja znam osobiście ludzi, którzy potrafią sobie rzeczywistość wmówić, tak? Potrafią sobie wmówić, że na przykład ktoś do mnie dzwonił, choć nigdy nie dzwonił, nie? Chodzę, mówię, że ktoś do mnie dzwonił, choć nigdy tak nie było, tylko ja dzwoniłem do tego kogoś. Znam takie sytuacje. I myślę, że Bolesław Piasecki, on pewnie szczerze i ideowo wierzył w te działania, które realizował i byłem głęboko przekonany, że one są po prostu najlepsze dla Polski, bo on dosyć szybko był zdolny, tak, ogarnięty dosyć, szybko potrafił się dostosować do rzeczywistości, tak, i tak też się stało po 1945 roku. No i cóż, no, na pewno jego jakby koncepcja zakończyła się klęską i niepowodzeniem, bo mimo że wielokrotnie o to zabiegał, prowadził rozmowy i z Tomaszem Gomułką i potem też trochę, chociaż może z Tomaszem Gierkiem mniej, ale z Tomaszem Gomułką przede wszystkim i gdzieś tam z frakcją Mieczysława Moczara, jakieś elementy współpracy, to nigdy nie udało mu się zrealizować tego marzenia polegającego na uzyskaniu de facto zgody władz na utworzenie stronnictwa politycznego, czyli przekształcenie PAKS-u po prostu w partię polityczną, która gdzieś tam mogłaby mieć szerszą reprezentację i finalnie uproszczę, podzielić się władzą z komunistami. Zresztą też trzeba pamiętać o tym, że on tam różne wizje snuł i jego publikacja Zagadnienia istotne, chociażby no, znalazła się też na indeksie ksiąg zakazanych, też próbował grać gdzieś tam z episkopatem, z kardynałem, z prymasem Wyszyńskim, rolę takiego pośrednika między władzą ludową, a między Kościołem. Początkowo Kościół dosyć życzliwie się do tej inicjatywy odnosił, ale później jednak hierarchia i władza kościelna dosyć zdecydowanie no, była na nie, tak, w funkcjonowaniu PAKS-u, czy tych wszystkich działań, inicjatyw realizowanych. Szczególnie tej próbie dokonania takiej syntezy i wmówienia wszystkim wokół, że między socjalizmem a katolicyzmem de facto, czy chrześcijaństwem nie ma różnicy i że to jest tylko takie jakby
w zasadzie to samo, ale trochę inaczej realizowane i że można to pogodzić i że można z jednej strony być ateistą, komunistą i realizować w sposób dobry socjalizm, a z drugiej strony być chrześcijaninem i też dobrze realizować socjalizm, tak? Na tym drugim, dwa płuca. O. Polska wersja teologii wyzwolenia, można powiedzieć. Tak, to bardziej katolicy, jak oni siebie określali, świeccy postępowi bardziej, tak? Dziękuję bardzo. Teraz, jeśli są jakieś pytania z sali, to proszę się zgłosić. Udostępnię mikrofon. Oczywiście ktoś... jestem do dyspozycji, natomiast jestem winien Państwu pewnego rodzaju wyjaśnienia czy wytłumaczenia, bo rzeczywiście tych środowisk politycznych, narodowych było bardzo dużo i też w samym łonie, tak jak powiedziałem, było różne podejścia, różne spojrzenia. Tak? I tutaj de facto musielibyśmy chyba jeszcze dłużej rozmawiać o poszczególnych frakcjach i zamysłach, ale to może tylko moje mylne przeświadczenie, że tak powinno być. Ile narodowców telewizji polskiej, można by tak półżartobliwie powiedzieć. Tak, dobrze. Czy ktoś chciałby zadać pytanie naszemu prelegentowi? Znaczy, ja bym powiedział tylko tyle, to może nie polemizując tym poglądem, że a od tego w ogóle zaczynałem, że gdybyśmy tak prześledzili sobie dokumenty programowe, ale też wystąpienia publicystów, to naprawdę wiele elementów z programów ruchu narodowego czasu przedwojennego, ale też okresu wojny światowej i tego powojennego, myślę, że odnaleźlibyśmy w dzisiejszej przestrzeni politycznej. No, dałem ten przykład chociażby też, przecież nie wszyscy politycy, ale też i partii władzy, i opozycji, ale jest na przykład często podnoszona kwestia, czy coraz częściej, szczególnie po ataku Rosji na Ukrainę i też takim... próbie lepszego zrozumienia, czym są współczesne komunistyczne Chiny, jest podnoszona w różnych środowiskach i też realizowana, czy dążenie do realizacji tej potrzeby współpracy lepszej w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach inicjatywy Trójmorza. No to przecież są właśnie koncepcje, które mają swoje odzwierciedlenie w programach politycznych Stronnictwa Narodowego, Grupy Szańca, czy też Konfederacji Narodu, jak najbardziej. Nie? Ktoś kiedyś powiedział, że to jest sanacyjna wizja. No nie jest to sanacyjna wizja. Dziękuję bardzo. Czy są jacyś chętni do zadania pytania naszemu prelegentowi? O, widzę jedną osobę. Tak, Maciej Ławrzecki, Stowarzyszenie Marsz Zwycięstwa. Ja z takim pytaniem do prelegenta. No tutaj zostało przedstawionych wiele koncepcji tych organizacji konspiracyjnych. A jest takim pytaniem, która według Pana koncepcja jest jakby Pan najbliższa, tak? Która najbardziej spełnia Pana, no powiedzmy wypełnia ten światopogląd, która finalnie okazała się najbardziej aktualna z tych wszystkich? No, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Ja od wielu, wielu, wielu lat, ponad 20 już czasów swojej młodości czy studiów akademickich, no, angażuję się, choć nigdy nie byłem członkiem, podkreślam to z całą mocą, nie dlatego, że to coś złego, ale tak jakoś po prostu się złożyło, na tyle, na ile mogę, w pielęgnowanie tej tradycji konspiracji niepodległościowej, zbrojnej, również podziemia antykomunistycznego, czy też we wspieranie inicjatyw ludzi, i środowisk, czy środowiska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wydaje mi się, że najbardziej ciekawe rozwiązania, też ustrojowe, gospodarcze, polityczne powstawały w tym środowisku, chociaż gdybyśmy się trochę przenieśli w czasie, a to chyba po raz pierwszy powiem publicznie, nie należy do żadnego ugrupowania politycznego, jakoś o tym nie myślałem, żeby to zmienić, ale pewnie gdyby takowa formacja funkcjonowała, nie wykluczałbym, o ile by mnie przyjęto oczywiście w szeregi, wpisania się w Stronnictwo Narodowe. Tyle mógłbym w tej sprawie powiedzieć. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali?
Krzysztof Źrlikowski. Ja chciałem zapytać, jakby mówił Pan o tym stowarzyszeniu PAX i jakby czy była możliwość zrealizowania czegoś takiego, to znaczy, ale w sposób korzystny dla Polski, tak, żeby, no, w sensie, tak rozumiem, że Pan uważa działalność PAX-u za bardzo negatywną, tak jak Pan wspomniał, i czy można było to zrobić dobrze, czyli jakieś, no bo o co mi chodzi? W sporach, na przykład powstanie styczniowe, często się porusza taki temat, że hrabia Wielopolski wręcz był pozytywną postacią, tak, która próbowała wywalczyć jakąkolwiek autonomię dla Polski, tak? Jakby w wielu sporach mamy takie przykłady ludzi, którzy próbują dogadywać się z okupantem, aby przynajmniej jakąś niewielką autonomię wywalczyć na przykład dla jakiejś grupy, tak? I czy było możliwe coś takiego po wojnie, tak? Znaczy tak, no, różne środowiska polityczne i politycy, ale też działacze ruchu wszechpolskiego, szeroko rozumianego, próbowali podejmować różne formy aktywności, tak. No, żyli tu i teraz, w tej przestrzeni i w czasie rzeczywistym. I oni, tak jak na przykład nie wiem, późniejszy profesor Wiesław Szanowski, ze swoim środowiskiem politycznym, gronem kilkunastu działaczy, na przykład podjął decyzję o próbach włączenia się w pracę Stronnictwa Pracy, tak, które legalnie gdzieś tam, no, uzyskało tą koncesję, tak, na funkcjonowanie. No, Bolesław Piasecki wybrał akurat drogę PAKS-u. Część osób trafiła do więzieni, a inni jeszcze na szafot. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Rzeczywiście, tak, i w państwie zaborczym, czy w rzeczywistości tej zaborczej, wtedy, kiedy Polski nie było na mapie Europy, tu w tym miejscu żyli nadal Polacy, tak, którzy czuli, kochali, którzy tęsknili też za Polską, do Polski, którzy usiłowali, tak, po prostu w jakiś sposób służyć nieistniejącemu państwu na tyle, na ile było można. Natomiast najbardziej groźne według mnie w postawie Piaseckiego nie było w to, że gdzieś tam, bo przecież dałem przykład i prób legalizacyjnych Stronnictwa Narodowego, tak? I jeszcze, no nie wiem, na przykład Adam Domoszyński, jak wrócił do kraju, to też on dążył do utworzenia takiego ośrodka koordynacyjnego, tak, żeby też troszeczkę też odstąpić od takich działań podziemnych, które według niego prowadziły do nikąd, po prostu na manowce. Czyli las nie jest rozwiązaniem, tak, bo las niczego nie zmieni, III wojny światowej nie będzie. A więc to dziś jest tak, jak ja na przykład czasami słyszę takie rozmowy, też historycy i różni ludzie tak łatwo oceniają innych, tak, z okresu PRL-u, ten współpracował, tamten nie współpracował, jakieś wzajemne pomówienia i tak dalej, i tak dalej, i obelgi też rzucane. Tylko że łatwo mi mówić teraz tu, jak ja sobie siedzę wygodnie, w kuźnia, wspaniały fotel, miła atmosfera, to jest bardzo fajnie o tych wszystkich rzeczach mówić, a trochę pewnie trudniej w momencie, kiedy siedzę w celi więziennej, kiedy w drugiej celi obok jest żona, dzieci, gdzie mam informację, że za moment nie zgwałcą moją żonę, zabiją córkę, syna i tak dalej, i tak dalej. A więc to są bardzo złożone sprawy, tak. Ja naprawdę poznałem bardzo wielu ludzi z tych środowisk kombatanckich. Większość z tych osób już nie żyje, ale łatwo nam tak dziś byłoby jednoznacznie wszystkich oceniać, albo współpracował z PRL-em, a nie współpracował. No nie było tutaj nad Wisłą czegoś innego, tylko był po prostu PRL. I też nie wszyscy byli w Londynie, w Nowym Jorku, Wasiutyński, Bielecki w Londynie, czy gdzieś tam w Paryżu, Olszański, czy ktoś, ale też tu mieszkali ludzie, tak, i oni mieszkali i musieli jakoś żyć. Natomiast ja, tak jak też powiedziałem, oceniam dziedzictwo PAKS-u i PAKS krytycznie, tak, krytycznie, ale staram się być uczciwy w tej ocenie, ponieważ PAKS poniekąd stał się jakąś tam przystanią dla iluś osób, które być może na przykład straciłyby życie, a co najmniej odsiadywałyby wiele lat w więzieniu, tam gdzieś prowadzono negocjacje o zwolnieniu, uwolnieniu, tak, w tym NSZ-owców, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i działaczy politycznych.
było fajnych parę rzeczy, na przykład ileś tam publikacji ukazało się na rynku, które pewnie nie w innej sytuacji nie ujrzałyby światła dziennego, na przykład właśnie Kosak-Szczuckiej, tak, publikacje, ale jakby czy też sam Pax w różnych okresach zachowywał się bardzo różnie, bo przecież po śmierci Piaseckiego, po wybuchu stanu wojennego, ówczesny szef Paxu Ryszard Rejf poparł środowisko Solidarności i jakby krytyczny miał stosunek do stanu wojennego, co wkrótce skończyło się dla niego tak, że po prostu no, stracił stanowisko prezesa, tak, tej organizacji. Natomiast najbardziej bym powiedział krytycznie oceniam to, że w moim najgłębszym przekonaniu, tak jak ja mam głębokie przekonanie, tak pewnie tak było po tej drugiej stronie, po prostu Piasecki, w którego głowie nie siedziałem i to dobrze i nigdy tak nie było i nie będzie, szczerze uwierzył w możliwość dokonania syntezy między socjalizmem a między chrześcijaństwem, tak? I on po prostu poprzez przecież jego właśnie te zagadnienia istotne, jego prace i tak dalej, znalazły się też na indeksie ksiąg zakazanych, stosunek też na przykład Paksu do kwestii zamknięcia i przejęcia de facto, nie wiem, Tygodnika Powszechnego, wtedy był inny Tygodnik Powszechny, nie wiem, stosunek na przykład do aresztowania prymasa Wyszyńskiego, stosunek do na przykład deklaracji biskupów polskich 1965 roku adresowanej do biskupów niemieckich, i działania i poglądy, które wygłaszał, po prostu no, siały zamęt i spustoszenie wśród środowiska katolików świeckich, mając ich przekonać po prostu do ideałów socjalizmu realizowanych w zgodności z chrześcijaństwem czy z katolicyzmem. I to jest jakby dla mnie najbardziej takie po prostu no, przykre, tak? Czy to jest najbardziej smutne, tak? Czy to jest, nie wiem, czy kontrowersyjne, to może niewłaściwe słowo, ale że no nie sam fakt, że ktoś z kimś rozmawia, tak? Bo przecież to w armiach zaborczych, nie wiem, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, gdzie zdobywał swoje szlify, tak, oficerskie i doświadczenie i kompetencje, no w armii. Dokładnie, nie, żyli przecież tak i nie, Mirosław Ostromęski, wybitny żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i polityk, tak powiem, organizacji polskiej, tak, i profesor Antoni Symonowicz, też środowisko NRA, BCNSZ, który też zdobywał profesurę i tutaj gdzieś tam, no, profesor Wiesław Szanowski, którego miałem wielką przyjemność też znać, Wszechpolak, notabene również. No, także łatwo jest pewnie z tej perspektywy dziś nam kogoś tak jednoznacznie też oceniać. I ja mówię całościowo, tak jakby starając się uczciwie rozważyć ten dorobek i osiągnięcia Paksu, bo dlaczego na nim mielibyśmy się koncentrować? Przecież było wiele różnych środowisk, które po prostu gdzieś tam współtworzyły PRL, współtworzyły PZPR, potem z tego PZPR-u odchodziły, potem były opozycją, potem były Unią Demokratyczną, potem byli tam, potem byli prawicowcami, no różnie, tak? Różnie to po prostu wyglądało, ale dla mnie najbardziej jakby groźne w tym podejściu Piaseckiego były te kwestie po prostu ideowe, tak? Nie kwestie jakiejś taktyki politycznej, rozmów, jakiegoś sprytu, jakiegoś szczwaniactwa takiego w pozytywnym rozumieniu tego słowa, które czasami też jest potrzebne, żeby coś po prostu dobrego zrobić i załatwić, to trzeba być po prostu gdzieś sprytnym, tak? Tylko po prostu to, że do tej przestrzeni takiej, nie wiem, ideowej, publicystycznej, wprowadzał, czy usiłował wprowadzić poglądy, tak, które były bardzo niebezpieczne i bardzo groźne dla na przykład Kościoła katolickiego, tak? Czy był szczerym socjalistą?
nie wykluczam tego. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? To proszę. Historycznymi, a ja chciałabym zapytać o takie odniesienie się do czasów współczesnych, ponieważ mamy czasy korporacji. Trochę są inne warunki funkcjonowania, bardziej globalne, a więc więcej się dzieje nad naszymi głowami i wyciągając oczywiście wnioski z tej kompromitacji wielkiej, międzynarodowej, jałtańskiej, która nas kosztowała tyle lat, braku niezależności, suwerenności, niepodległości naszego państwa. Czy możemy wyciągnąć jakieś wnioski? Czy siły narodowe Pana zdaniem, młodzi Polacy zwłaszcza, czyli te młode pokolenia, które będą tworzyły nową definicję polskiej racji stanu w tym nowych warunkach międzynarodowych, czy są przygotowane do tego, żeby tworzyć siły, które będą miały znaczenie w świecie polityki międzynarodowej? No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Rzeczywiście ja też jako młody człowiek, bardzo dawno temu to było, mający możliwość kontaktu na przykład z osobami, które w czasie okupacji były zaangażowane na przykład w konspirację zbrojną, czy chociażby w Narodowe Siły Zbrojne, też buntowałem się tak na różne zachowania i postawy i podejścia. Natomiast pan Gustaw Potworowski, to pełniący obowiązki komendanta krakowskiego Narodowych Sił Zbrojnych, też wcześniej uczestnik Powstania Warszawskiego, też więzień UB, potem wieloletni wiceprzewodniczący Klubu Przyjaciół Szańca i potem, czy prezes, wiceprezes, potem prezes Klubu Przyjaciół Szańca, wydawcy Szańca Chrobrego, Pisma Żołnierzy i Sympatyków Idei Narodowych Sił Zbrojnych. Na te wszystkie takie moje właśnie jakieś zgryzoty odpowiadał, że po prostu nie ma innej Polski, nie ma innych ludzi, taka jest Polska po półwieczu dwóch okupacji, nie ma innych elit. Elity, elitami są usłane Pustynia Libijska i wiele innych miejsc, gdzie walczyli Polacy o niepodległą Polskę. Natomiast jakby z mojej perspektywy, chociaż zaraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie, to pokazuje też historia. Jeżeli chodzi o realizację pewnych takich postaw narodowych, patriotycznych, to musimy i powinniśmy starać się w tych warunkach, w których w danym momencie funkcjonujemy, po prostu jak najwięcej uzyskać dla Polski. Tak? Czyli nic nas nie zwalnia. Ja często rozmawiam z młodymi ludźmi, zgorzkniałymi, ktoś tam, a polityka jest zła, politycy ciągle siebie wzajemnie obrażają, kłócą się i nic tego dobrego nie będzie. Mówię, no dobrze, to ty nie musisz się angażować w partię polityczną, ale nic ciebie nie zwalnia z obowiązku pracy dla Polski. Tak? Pracy dla Polski. Ja na przykład jestem dobrej myśli i po prostu uważam, że o tych różnych sprawach trzeba rozmawiać odważnie i starać się właśnie w tych okolicznościach, w których jesteśmy, realizować dobre rzeczy, co niniejszym staram się czynić poprzez pracę zawodową i inne rzeczy. Myślę, że tutaj kilka fajnych inicjatyw w ostatnim czasie udało się zrealizować. Ale rzeczywiście to jest jeszcze długa droga i czy jakby to podstawowe credo, to które musimy zrozumieć, że będę wracał do tego uparcie między Niemcami i Rosją, no nie ma miejsca na słabe państwo i słaby naród, tak? I to musimy rozumieć, to pokazuje historia ponad tysiącletnia, że po prostu tak jest. Natomiast no oczywiście, że trzeba zawsze stawiać na własny naród, tak? Własny naród, rozmawialiśmy o kwestiach tej konspiracji, to też Stronnictwo Narodowe podnosiło potrzebę właśnie stworzenia Armii Narodowej, ONR, czy
czy nawet Konfederacja Narodu, czy Grupa Szańca mówiły o tym, że armia powinna mieć dodatkowe takie aspekty wychowawcze. No musimy stawiać na własny potencjał, rozwój własnego państwa i własnego narodu. No ale w tej dzisiejszej rzeczywistości zglobalizowanej i w ogóle pewnie zawsze tak było, no też nie możemy działać w oderwaniu od świata otaczającej nas polityki i geopolityki i budować mądre sojusze w ramach NATO, w ramach Europy, Europy Środkowej, Wschodniej, szerzej, w ramach takiej opcji proatlantyckiej. Czy ja oczywiście to być może mam nadzieję, albo bez tego mam nadzieję, jakoś tak zastanawiam się nad jedną rzeczą, na przykład, nie, gdy widzę młodych ludzi, którzy chodzą w koszulkach żołnierzy wyklęci, tak? A jednocześnie słyszę z ust młodego człowieka: matuszka Rosja, niedobra Ameryka, zła taka, siaka, owaka, tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No to pytanie, z kim żołnierze wyklęci walczyli, czy z niedobrą Ameryką, czy z Sowietami, z Rosją, tak? Jaka ona by nie była, biała, czerwona, różowa czy fioletowa. No, po prostu trzeba czytać, myśleć, analizować, zastanawiać się. I jestem głęboko przekonany, że tutaj powinniśmy budować własny potencjał, ale nie można tego robić w oderwaniu od mądrych sojuszy, od współpracy z innymi narodami, z innymi państwami, ze szczególnym akcentem na potrzebę dążenia do zbliżenia właśnie w ramach inicjatywy Trójmorza z Rumunami, z Czechami, ze Słowakami, z państwami bałtyckimi. Co do Węgier, to mam pewną wątpliwość, bo jakoś tak nigdy mnie pan Orban nie przekonywał, tak? A szczególnie jego proruskie, prorosyjskie, prosowieckie takie podejścia. No tyle, ale jestem dobrej myśli, ponieważ coraz więcej osób angażuje się w różne inicjatywy społeczne. Młodzi ludzie też interesują się polityką. Ja w ostatnich nawet tygodniach uczestniczyłem w wielu spotkaniach różnych organizowanych przez młodych ludzi, którzy robią fantastyczne rzeczy. I myślę, że w tym pokoleniu tkwi duży potencjał. Natomiast dziś ufam, że jest troszeczkę inaczej niż wtedy, kiedy ja wchodziłem w swoje dorosłe życie, bo była taka ogromna luka pokoleniowa, tak? Byli staruszkowie, którzy kombatanci, tak, i nie było tego wieku średniego, tak, a dziś to się na szczęście zmieniło, jest wielu takich, ale to nic złego, nie, oczywiście, nie, działaczy też i osób o poglądach narodowych, które też mają już odpowiednie już i formalne wykształcenie i jakąś wiedzę i doświadczenie, i to warto ze sobą współpracować, rozmawiać. Myślę, że ciekawe czasy, odpowiedzialne, trudne, ale nigdy innych nie było. Może jeszcze ostatnie pytanie, bo widziałem równolegle, równolegle dwa zgłoszenia tam akurat z końca sali. Albo proszę, dobrze, to z przodu w takim razie. Jestem tutaj do Państwa dyspozycji. Pani, tak, chociaż wiadomo, że można by pewnie do rana rozmawiać. No, jestem do dyspozycji. Ja chciałem zapytać, na ile skuteczne jest w tej chwili wychowanie młodzieży, ponieważ przed wojną na Śląsku szefem młodzieży wszechpolskiej był późniejszy mecenas Kurcjusz. Tak, on wychowywał nie tylko młodzież przed wojną, był działaczem, ale za czasów Solidarności w stanie wojennym on bronił ludzi już Solidarności. Nie zgodziłabym się z tym, że jest luka pokoleniowa, bo starzy działacze, żołnierze podziemia niepodległościowego, oni jednak wychowali następne pokolenie, które walczyło w Solidarności. Z kolei to pokolenie Solidarności wychowało obecnych, powiedzmy, 40-parolatków, 50-latków, czyli ta kontynuacja pokoleń jest. Rozmawiałam z Szeremietiewem, miałam do niego pretensje. Coś ty robił, chłopie, w Paksie, bo w Paksie zachowywał
paskudnie. On zacierał różnicę między zdradą, kolaboracją, zdradą wiary nawet, a postawami patriotycznymi, więc on tłumaczył, że oni byli bardzo młodzi, chcieli działać i oni uważali, że da się przejąć. Im się tam w Lesznie, czy w jakiejś tam małej miejscowości jednej czy drugiej udała taka rzecz, ale jak się zorientowali, że machina działa tak, że nic się nie da zrobić, to oni z tego paksu wyszli. Nie zgadzam się z tym, że Ukraińcy przed wojną, większość Ukraińców jednak była lojalna w stosunku do Polski. Natomiast ja kwestionuję inną rzecz, że nie było z inspiracji obcych. Do 1934 roku finansowała Rosja. W 1934 roku był zjazd w Berlinie i Hitler zaproponował, że teraz on ich przejmie na swój budżet i mieli dokonać jakiegoś aktu, który by uwiarygodnił ich, że oni z Moskwą zerwali. Był ten napad na konsula we Lwowie. No i potem już finansowani byli z jednej i z drugiej strony. Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego to przecież była władza duchowa na Wołyniu, bo trzeba pamiętać, że ta część obecnej Ukrainy to była pod zaborem rosyjskim, więc tam zupełnie inaczej wyglądały wychowanie pokolenia. No i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast ucieszyło mnie to, że pan wspomniał o Żydach, którzy w powstaniu styczniowym, bo ja jestem z Górnego Śląska i w Zagłębiu na przykład dali 10 tysięcy rubli, żeby kupić tanio skóry u jednego ze współbraci wieże i no i szyli kożuchy dla powstańców. Więc no taka rzecz była. Teraz ja jestem przerażona obecnie, bo jestem z tych pokolenia 60-latków, jak to się dzieje, że narodowa demokracja, czyli pan Braun, pan Korwin, pan Bosak, pan Winicki, kochają Rosję. Ja tego nie mogę zrozumieć. I że są antyukraińscy w tej chwili. No Ukraina, tak jak my Polacy zatrzymaliśmy Moskali pod Warszawą, to oni teraz w okolicach, powiedzmy, Doniecka i paru innych miast tej południowo-wschodniej Ukrainy. Więc ja tego nie mogę zrozumieć. Na ile po prostu w środowiskach narodowych będzie prowadzona jakaś edukacja dla młodych ludzi, bo ja wierzę, że to wynika z niewiedzy, z braków edukacyjnych. No bo skąd oni mogli te rzeczy dokładnie znać? Myśmy się uczyli jeszcze w domu z książek przemycanych z Paryża, więc jakoś ta wiedza trafiała. No w tej chwili przy tej szkole, gdzie głównym problemem jest, czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopczykiem i jak walczyć o klimat, to wygląda to po prostu niewesoło, że tak powiem. Jaka szansa jest po prostu edukowanie młodych ludzi o poglądach narodowych? Bardzo dziękuję za ten głos, ważny głos. Doprecyzowując może swoją wcześniejszą wypowiedź, jeśli chodzi o inspiracje zewnętrzne w stosunku do Ukraińców, ja bardziej odzwierciedlałem poglądy, które prezentowały tamte środowiska narodowe, nie własny pogląd. Natomiast nie chciałbym absolutnie też, staram się być mimo wszystko powściągliwy w wyrażaniu krytyki. Jeśli już, to chciałbym zawsze, żeby ona miała charakter konstruktywny. Natomiast wnikać w motywacje poszczególnych osób i zachowania. Niemniej jednak zachęcam do refleksji czy autorefleksji, do takiego oglądu rzeczywistości. Ja jestem historykiem, między innymi z wykształcenia. Nie tylko, ale historykiem. Wydaje mi się, że gdzieś to zainteresowanie i miłość do historii owocowały przeczytaniem też odpowiedniej ilości książek i źródeł. I mam też
pewną wiedzę, tak, jak to się kształtowały te relacje, czy w Rzeczpospolitej, tak, czy w stosunku do państw ościennych, z Rosją, z Niemcami, z Czechami, no były różne konflikty, tak, i Szwecja, i tu możemy się cofać do nie wiem, wikingów jeszcze, tak, którzy najeżdżali ziemię dzisiejszego państwa polskiego, tylko że żyjemy tu i teraz, nie zapominając o historii, tak, o pewnych jakichś takich nawet przykrych doświadczeniach z tej historii, o Wołyniu, o innych sprawach, to absolutnie nie wolno tego zrobić nigdy, tak, ale musimy odnosić się i to cechowało zawsze właśnie ten środowiska narodowe czy ruch narodowy, że one po prostu nie tkwiły w oparach absurdu jakichś doświadczeń historycznych i uparcie nie trzymały się jak pijany płotu tak czegoś, tylko po prostu ewaluowały w poglądach, dlatego tak trudno jest to spotkanie, dziękuję jeszcze raz za nie, jest trudno na przykład opowiedzieć poglądy gospodarcze, nie wiem, Stronnictwa Narodowego czy Organizacji Polskiej, bo tak jak wojna trwała tyle, ile trwała 6 lat, tak one się ciągle zmieniały, a co drugi albo piąty działacz przedstawiał inną koncepcję. Także to jest niezwykle trudne, ale na pewno po prostu edukacji młodzieży i edukacji nas wszystkich, nie tylko młodzieży, w edukacji pomagają też tego rodzaju spotkania, rozmowy, i no nie podejmuje się w tej chwili wskazania czy rozrysowania idealnego systemu edukacji, ale ufam, że na przykład po tym spotkaniu ileś tam rzeczy, jak mówią, czy wskazują badania naukowe, zapamiętujemy co najwyżej 7% tego, co usłyszeliśmy tak z danego spotkania, to ufam, że może jakieś przesłania, jedno, dwa, trzy gdzieś tam zostanie w młodych umysłach i sercach i może będzie obarczone jakąś tam dodatkową refleksją. Ale powiem tylko tyle, bo to też rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, że generalnie sztuka rządzenia państwem, ja pracuję w jednym z dużych przedsiębiorstw, mam możliwość współzarządzania tym przedsiębiorstwem i młodych ludzi zachęcałbym do takiej refleksji i do uczenia się od tych osób, które przechodziły pewną ścieżkę, żeby nie powielać błędów, tak, czy różnych rzeczy. Ja pamiętam też 20 ponad lat temu wydawało mi się poglądy narodowe, może nigdy tak nie twierdziłem, ale to chyba tak było, tak, że ja się może jestem lepszy, bo ten, nie? No nie, to naprawdę 2 tygodnie temu zadał pytanie mi ktoś podczas jakiejś debaty, czy za rok już młodzi ludzie zostaną dopuszczeni do władzy, tak? Czy ja mówię, drogi kolego, nie? Czy ty masz pojęcie, czym jest władza, tak? Co to znaczy być ministrem tak naprawdę, dobrym urzędnikiem, prezesem spółki, tak? Ile lat doświadczenia, ile to ciężkiej pracy, tak? Ile to po prostu naprawdę trzeba rzeczy zrobić, tak? Dlatego po prostu uczmy się, rozmawiajmy, czytajmy, myślmy, nie dajmy się wpuszczać w takie kanały prawd objawionych, tak? I również w narrację poglądów, które są szkodliwe dla Polski, tak? Czasami, chociaż mówię, ja tego nie personalizuję, nie wskazuję żadnych tu środowisk, bo żadnych osób, absolutnie to nie o to tutaj chodzi, ale w tej przestrzeni dzisiejszej Polski i Europy musimy po prostu nawiązywać do stanu faktycznego, tak, do tego, co jest tu teraz, niekoniecznie cofać się 30 lat wcześniej czy 70 lat wcześniej, nie? Mnie to zawsze i to właśnie, bo to chcę, pamiętam, nie? Co różniło na przykład po 89 roku środowisko grupy Szańca ówczesnej, czyli Szańca Chrobrego, od innych, często środowisko NSZ-u, od innych środowisk takich kombatanckich. To, że na przykład mój wychowawca Gustaw Potworowski, on się cieszył tak, że powstają publikacje, że są tablice wywieszane, ale im najbardziej zależało Ostromęcki, Szymonowicz, Potworowski, żeby zostali ludzie, którzy te idee będą dalej krzewić, którzy będą je w czasie rzeczywistym po prostu unowocześniać i realizować politykę narodową. A były też środowiska, gdzie trwały ogromne spory, czy w powstaniu warszawskim w 7 jego dniu przy ulicy, nie wiem,
Złotej na przykład 7a, Felek wystawił ucho zza mura czy głowę, nie? I to takie dyskusje całonocne, wielotygodniowe, kłótnie, tak? Nie, bo on wystawił tylko ucho, nie, on wystawił głowę, nie? No dlatego mówię o tym, żebyśmy tutaj po prostu bardziej się koncentrowali na tym, co jest i myśleli o teraźniejszości, o przyszłości, nie zapominając nigdy o przeszłości, ale nie możemy ciągle nią żyć, tak? Nie możemy ciągle nią żyć i na przykład przez pryzmat Ukrainy, bo się Ukraińcy zachowali tak, się zachowali owak, a polskie królewięta, magnateria i szlachta Rzeczypospolitej zachowała się na przykład tak w stosunku do kozaków. No można by tutaj polemizować, kto do kogo jak się zachowywał, kto bardziej zasłużył, gdzie popełniono błędy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o mnie, to no nie wiem, czy to co najmniej jest dziwne dla mnie, takie jak no, ktoś nie rozumie, nie chce zrozumieć, albo nie wiem, w toczącym się konflikcie za wschodnią granicą utożsamia się z podejściem Rosji, chociażby to takie dla mnie jest. Mówię, ja nie nawiązuję do ad personam, broń Boże, tak, do jakiegoś ugrupowania, bo to nie o to tutaj chodzi, ale to jest takie kompletne niezrozumienie po prostu miejsca, w którym się znajdujemy, kompletne po prostu niezrozumienie tego również wszystkiego przez pryzmat historii. No, ale może tylko tyle i pół słowa więcej już nie będę mówił. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy tutaj pewnie rozmawiać do rana. Niech może ta puenta na temat konieczności zrozumienia współczesności w celu budowy lepszej przyszłości no, będzie właśnie puentą naszego spotkania, bądź co bądź dotyczącego przeszłości akurat. Także dziękuję bardzo panie doktorze za przyjście. Podziękujmy. Ja dziękuję również Państwu za obecność. Zachęcam do śledzenia naszego Centrum Kuźnia na Facebooku, na Twitterze. Będą organizowane kolejne wydarzenia w najbliższym czasie. Będzie chociażby w temacie poruszonym na temat Ukrainy. Spotkanie między innymi z naszym kolegą Michałem Nowakiem, który prowadzi znany, mam nadzieję, raport z frontu. Będzie można się spotkać, zadać pytania, a w najbliższym czasie na pewno będą także i kolejne interesujące spotkania. Także jeszcze raz zachęcam do śledzenia i jeszcze raz dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło gościć u Państwa.